Witajcie kochani w ostatnią niedzielę Adwentu. Ten odcinek nas sporo kosztował, powiem wam, dlatego nagrywamy go jeszcze raz i niech Duch Święty dotknie naszych serc w tym pragnieniu niedzieli życia. Posłuchajcie fragmentu z dzisiejszej Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Wyobraźcie sobie brzemienną Maryję, przepiękną kobietę. Mam dla was taką pomoc małą dzisiaj. Ta figurka kamienna, niezwykła, Matki Bożej Brzemiennej, została przez kogoś wyrzucona do kosza. Ktoś jej nie chciał, ktoś ją odrzucił. Na szczęście my ją znaleźliśmy i jest ona u nas z wielkim szacunkiem na wszystkich mszach świętych roratnich. Dzisiaj chcemy was zachęcić, abyśmy uczynili tę niedzielę niedzielą miłości życia. Pomódlmy się dzisiaj za wszystkie kobiety brzemienne, które mają trudności z przyjęciem życia, z przyjęciem tego maleńkiego serduszka, które jest pod ich sercem przez wstawiennictwo Matki Bożej. Pomódlmy się z wielką wiarą, wesprzyjmy je z radością, z nadzieją, nie poddając się. Módlmy się za nie dzisiaj, niech to będzie niedziela umiłowania życia. I też pomódlmy się w dniu dzisiejszym za wszystkich, którzy odrzucają tę kobietę, Maryję z Jezusem. Pomódlmy się z wielką wiarą. Bądźmy apostołami życia, bądźmy apostołami dobrego Boga. Gorąco was proszę. Chwytamy dzisiaj za różańce, chwytamy dzisiaj za modlitwę Słowem Bożym, czy to na Eucharystii. Jak wam Duch Boży podpowie? Modlimy się, niech ta niedziela będzie modlitwą za życie. Jesteśmy za życiem. Matko Boża, daj nam zawsze przyjmować Jezusa. Daj nam zawsze przyjmować Ciebie. I daj nam zawsze stawać w obronie życia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko życia, módl się za nami. Życzymy wam pięknej niedzieli. Głowa do góry, podnieście głowy, wzmocnijcie ducha, oto Pan nadchodzi. Do zobaczenia.